Cześć, witajcie, jestem Suert, gramy dalej w The Last of Us. Udało nam się wydostać z tej piwnicy pełnej koszmarów. No i też był tam purchlak, ale na szczęście chyba koktajl Mołotowa i zastawione bomby załatwiły sprawę. No teraz Joel musi odszukać Ellie. Tak więc ruszamy tradycyjnie jedyną słuszną trasą tutaj. No i zobaczymy, co jeszcze za niespodzianki na nas czekają. No, tutaj jakby spokój. Ale zawsze ten spokój w tej grze jest zwodniczy. Przeszukajmy pomieszczenie tradycyjnie. O, proszę. Zbieramy, co dają. W kiblu nic nie leży. Też nie, tutaj cegłówka w zlewie, ale ona nam nie jest potrzebna. Jak to wszystko jest porozwalane, jakie lustra pobite. Jezu, niezły syf tu był. Wszyscy się trzaskali, uciekali. Tak to jest. Tu jeszcze mamy jakieś pomieszczenie. O, proszę, tableteczki. 30 punktów, szybkie leczenie, ale ja zbieram na drżenie broni. Także jeszcze z 20 trzeba będzie. O, tutaj coś mamy. Przyda się kabura, jeżeli można zrobić. Kabury na broń, właśnie. Na długą broń to my już mamy, ale weźmy sobie na krótką, będzie można szybciej wybierać. Okej, jest zrobione. Mamy tych trochę części. Czekajcie, strzelba, szybkość przeładowania, szybkostrzelność. Też może być dobre. Pojemność magazynka, jasne. Chyba dokoksimy tą strzelbę, szybkostrzelność też. Zasięg. A i to trzeci poziom narzędzi wymagany, gdzieś trzeba to będzie znaleźć. Szybkość przeładowania. Wszystko wydać na strzelbę. Coś z tymi pistoletami, już w jeden tutaj pojechałem. Pojemność magazynka. Kurczę, ja wiem. Strzelba i pistolet, no tego najczęściej używam. Odrzut, 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 niech będzie. Szybkość przeładowania jeszcze zwiększmy. Jeszcze mamy tych trochę punktów. Dobra, dodajmy odrzut. Tutaj jeszcze coś zróbmy. Szybkość przeładowania. Szybkostrzelność, wydamy to. Pojemność magazynka. No kurczę, może będzie teraz trochę lepiej. Więcej nie zrobimy, brakuje części. No ale dobra, ładnie sobie to ulepszyłem. No nawet sam Joel powiedział, proszę bardzo. Zadowolony chłopak. Będzie mu łatwiej. Ajajajajaj, tu już nic nie chciałem robić. I tak nic nie zrobię w tej chwili. No, teraz to rozumiem. Rewolwer 14 naboi. Ha. Kurde, ten łuk to mi tak go nie używam. Może inaczej. Najpierw tu wybiorę. Moment, tu wybiorę sobie strzelbę. Tak jest. A tu wybiorę karabin. O, otóż to. Wybrałem karabin? Tak. Dobra, a tu sobie zamienię. Pierwszy. Kurde, nie to chciałem. Trzymaj, aby zamienić i sobie guzik zamienię. Dobra, wolałbym mieć pistolet bliżej. Okej, niech będzie na razie strzelba. Co tu mamy? Kolejne pomieszczenie. Poświećmy latarą. Części, no proszę. Coś tam by można jeszcze chyba zrobić, ale dobra, na razie wystarczy. O, to jest ważniejsze. To jest ważniejsze, moi drodzy, bo przydałoby się te bomby porobić. Ostrza mamy 3. Koktajle, kurde, tego brakuje. Ostatni koktajl poszedł na purchlaka. Dobra, idziemy dalej. Oho. Klikacz. Muzyczka tutaj, kurde, taka tym. Już wiadomo, że coś tu, kurde, jest. Oho. Dobij go! Robi się!
Nieźle. Ugryzł cię? Dziś nie. A ciebie? Nie dzisiaj. Dobra. Rozproszmy się. I sprawdźmy, czy nie przeoczyliśmy jakiegoś... Czy nie przeoczyliśmy? No ładnie. Likacza już nie ma, ale jest dwóch fraglesów. Przynajmniej dwóch tutaj weszło. Kurde, gdzie by go tu zapędzić? Ej! Słyszałeś to? Dochodziło stamtąd! No chodź tu kolego, bliżej. Dobra, w razie czego mamy strzelbę. Pełną naboi w tej chwili. Aż co za fragles, niech się odwróci tyłem. Drugiego nie widzę, więc załatwimy tego. Dobra, i pięknie. Śpi, kochany, śpi. Jak śpiewała Kaja. Jest drugi. Weszło ich dwóch, więc nie powinno ich być tu już więcej. Nie sądzę, żeby to były jakieś dziwne niespodzianki. Oho, tam już nie wiem, czy się kapnął, czy nie kapnął. Oh shit. Idzie tu. Coś kurde kuma, ale nie do końca. Już skumał. O ja pierdziele. To zawsze boli. Jak dyńką taki stół, ja pierniczę. Dobra. To patrzymy co jest. Buteleczka niepotrzebna. No ale fraglesy jeszcze tu widać się, kurde, będą kręcić. No i klikacz tutaj też się pojawił. Tu mamy parę fajnych rzeczy, przydatnych. Elegancko. No trzeba obszukać to pomieszczenie, nim stąd wyjdziemy i trzeba znaleźć Eli. Jest ten klikacz, miał pecha. Pecha, że w ogóle został ugryziony. No właśnie, tam będzie można sobie przejść. A ciekawe, czy tam się pojawią, bo tak na razie... Kurde, dwóch przyszło i co? I koniec? Aż się nie chce wierzyć. O, batonik się przyda. Na uleczenie zdrówka. Dobra, przechodzimy tutaj. Chyba lepiej się schylić, bo tak nie ufam. O właśnie, już widzę. Też pewnie widzicie tam kolesia. Pytanie, czy jeden, czy więcej? To jest zawsze, kurde, jedno z istotniejszych pytań. Nie mogę przeskoczyć, tu mogę. Dobrze, że jak on przeskakuje, to od razu kuca z tej pozycji, w której zaczynał skok. O, jest więcej. Czy już na pewno widzimy dwóch? Shit. Nie chcę z nimi strzelać, bo to zaraz, kurde, jak są gdzieś posiłki, to zaraz będą krzyczeć i je wezwą. Szajse. Tamten jest tyłem, może się uda. Nie kapnął się tamten. To dobrze, weźmiemy sobie z bola. Dobrze, że się nie kapnął, a tak cicho znowu nie byliśmy. No, gdzieś tutaj się zbliża. Teraz z której strony chcesz tutaj przejść? Z lewej czy z prawej? Myśli. Idzie z prawej, to my za nim.
od tyłu go. I bum. Okej, poszło. Jak zwykle sobie poszperamy. Części, proszę, są. Popatrzmy, popatrzmy, nigdzie nam się nie spieszy. Ta gra raczej nagradza cierpliwość niż pośpiech. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Jakoś tak chyba było. Proszę, jakie przysłowia. Powiedzonka. Dobra, cegłówka, dziękujemy. Niepotrzebna. Teraz szukamy wyjścia. Tu już chyba nie ma nic. Latareczka zgaszona. Gdzie możemy przejść? Hello, to może tam coś było? Gdzie tu jest wyjście do jasnej ciasnej? Albo jestem ślepy. Shit. No jak? Już niemożliwe. Coś przeoczyłem. No tu byśmy się wracali, to bez sensu. Po coś tutaj ci strażnicy byli. Czegoś tu pilnowali. Którędyś musieli wejść do środka, którąś stroną. Tylko teraz pytanie, którą? Bez jaj. No, zgłupiałem na moment. Czy jakieś wejście na górę być powinno? Może jakąś drabinę tu trzeba znaleźć, albo deskę? Tu wyjścia nie ma. No, tu jakby coś trzeba było podłożyć. Coś widziałem. Jest. Dobra. To mamy przejście. Przejście dalej. No i tutaj pewnie też będą chłopaki. Ło, kurde. Nie myliłem się. Oh shit. Kwadrat. Kwadratem go. Dawaj, gościu. Ja pierniczę, no. Kurwa. Załatwiłam tego gościa. Naprawdę nieźle. Będę żygać. Dlaczego nie trzymałaś się z tyłu, jak kazałem? Lepiej, że nie posłuchałam, nie? Cieszę się, że jakiś cholerny dzieciak nie odstrzelił mi głowy. Wiesz co? Wal się. Mógłbyś powiedzieć, to nie było łatwe, ale dzięki, że uratowałaś mi dupę. Dzięki, że trafiłaś. Może powiesz coś w tym stylu, Joel? Musimy się zmywać. No to prowadź. No Joel, taka prawda, no uratowała ci dupsko, no ona powinna mieć broń. I byłoby wam łatwiej. Idziemy dalej. Ona pójdzie za nami na pewno. Czy to był ostatni z tych bandziorów? Może tak, co? Tu jest wyjście. Raczej wyjście, dobra. Patrzcie, cegłówka tutaj nawet. Tam jest wyjście, okej, to wiemy, ale jak zwykle trzeba poszperać. A nuż coś się znajdzie, no. Znalazło się mega, ale tu jest jakieś przejście. No dobrze, kombinuję. Jednak...
co nas tu czeka. Części do ulepszania i super. No to już nie jest ci potrzebne, ta cegłówka, Joel. Dałbyś lepiej broń Ellie. Tutaj mamy fajne rzeczy. Drąg? Mamy już drąg. Mamy baseballa, więc nie trzeba tutaj nic kombinować. W zasadzie można by tego baseballa uzbroić. Zaraz zobaczymy, co tu nam się uda zrobić z tych pozbieranych elementów. Tu jeszcze coś jest. Komiks? Ta. No, Danlos Gro. Drugi komiks znalazłem. Dzikie światło gwiazd, akrecja. Mówił mi o komiksach i proszę, jakoś idzie. Ciekawe, czy któryś przeoczyłem. Na razie dwa znalezione. Może znajdziemy wszystkie, co? Jak już jeden przepadł, to już trudno. Okej, sprawdźmy jeszcze, co możemy porobić. Tu zbieramy na drżenie broni. A co daje mistrz ostrzy? Ostrze o pełnej wytrzymałości nie niszczą się, gdy uciekasz z uścisku klikacza. To fajne. Dobra, uzbroimy sobie baseballa. I tyle, co żeśmy się narobili. Nic więcej nie zrobimy, nic więcej nie stworzymy. O nie. Okej, to idziemy. No, jedyne musimy tutaj... Musimy się stąd wydostać i znaleźć most. Powiedz tylko gdzieś. Zastanę się na to, lubię. Też chciałbym wiedzieć, gdzie iść. Po prostu idziemy przed siebie. Przeszukujemy teren. Coś tu może być. Ostrze. Jakbyśmy nie mieli, to fajnie. Ale mamy. Kurde, tutaj zakamarków, nie zakamarków. Jesus Christ. Tutaj co my mamy? Też kible, pewnie jedne męskie, drugie damskie. No i proszę, coś do apteczki. Tutaj komiksu chyba nie ma, co? Nieśmiertelnik. Nieśmiertelnik świetlików. Okej. Dobra, idziemy z tego kibla. Kurde, to jest wielkie. Mega. Ale tu jest co zbierać, kurczę, dobrze. Pokazuje mi, że pełne. No chyba tak, chyba już więcej naboi nie wezmę. Mam rewolwer. Pistoletu mam mało naboi. Tutaj. Wszystko zatarasowane. Cegłówka. Nic więcej ciekawego nie widzę. Dobra, ruszamy. Co tu jest? Wow! Podręcznik walki wręcz. Zwiększona trwałość ostrych narzędzi. Umiejętność wykonania odpowiednich wiązań jest niezwykle ważna. O, zainstalowano plik aktualizacji do RDR2. Muszę wyłączyć te powiadomienia. Umiejętność wykonania odpowiednich wiązań jest niezwykle ważna, kiedy chce się połączyć ze sobą dwa sztywne przedmioty. Super, super. Takie ulepszenia tu warto zbierać, bez dwóch zdań. Te wszystkie podręczniki potem właśnie poprawiają albo trwałość ostrzy, albo takiego drąga z ostrzem. Apteczkę możemy zrobić. To też by się przydało, co? Koktajl. Jak najbardziej. Tego nie zrobimy. Tu na razie nie możemy tego zrobić. Nie możemy ulepszyć broni białej. Nie bierz koktajlu, tylko weź rewolwer. Kurde, wydaje się, jakby już było tu pusto wszędzie. Co to jest? Może ten fortepian się nada. Dobra, on się musi do czegoś nadać, prawdopodobnie, żeby się dostać tutaj do góry.
Może wyjdziemy tymi drzwiami? Masz pomysł, jak się tam dostać? Nie. Joel, przed chwilą wpadłem na ten pomysł. Człowieku. Po prostu jeszcze sobie tutaj grzebiemy. Spójrz na to. Co ona tam zobaczyła? To... tło fotograficzne. Ludzie robili sobie przed nim zdjęcia. Tak, wiem, co to jest. No właśnie. Jeszcze coś tu było. Chciałem butelki, tylko chciałem tutaj inne rzeczy pozbierać właśnie. Za chwilę możemy wziąć ten cały fortepian. No dobra. Coś ci chodzi po głowie, Eli? To nie jest tak, że cię nie posłuchałam wtedy. Po prostu długo nie wracałeś. Myślałam, że ci się coś stało. Nieważne, co sobie myślałaś. Masz mnie słuchać. No wiem, ale... Dobra, nieważne. Kurde, Joel, odpuść trochę młodej, twardy gościu jesteś, ale bez przesady. Chcę pomóc, to kurde, trzeba to wykorzystać. Ratowała ci dupsko, kolego. Bierzemy ten fortepian, go dosuwamy. Wydaje mi się, że tam będzie przejście. To cholerstwo jest cięższe niż myślałem. Pomożesz mi? Jesteś pewien? Ja mam nadzieję, że tu nikt się nie pojawi. Kai! Okej. Mocniej! Tak? Chodźmy. Na koniec poszło im nieźle, tak popchnęli, że wow. Co tutaj? No, Joel, trzeba przyznać, że kurde, nieźle zagrałeś. No dobra, ale jakie mam tu wskoczyć? O właśnie, dobra. Wiecie, wciskam krzyżyk, on nie skacze, nie? Się zaczynam zastanawiać. Ale jakoś jest, jakoś nam idzie. Tu będziemy się musieli przedostać, już widzę, tam chyba jest jakieś przejście. No ale wiadomo, że sobie zerkniemy w inne zakamarki. O proszę, już coś tu mamy. No, elegancko. Części, coś do ostrza robienia. No i co? I stworzymy sobie. Kurde, guzik se stworzymy. Jeszcze brakuje. Chciałbym ulepszyć to coś, ten baseball. Ale mołotow jeszcze jeden się przyda. One są dobre na te purchlaki. Te mołotowy. Ulepszyłem tamten pistolet, a rewolwer ma więcej amunicji i biorę cały czas rewolwer. Super. Dobra, ale prędzej czy później znajdziemy gdzieś amunicję. Butelka niekoniecznie. Coś tu jeszcze. Kurde, latam jak z pieprzem. Już nic nie ma chyba ciekawego. Nie ma to wyłazimy. Nie ma co kombinować. Gdzie teraz? Tu. O kurwa. Chodź tu. Głowa nisko. No dobra. Zeskoczę tam teraz i zrobię przejście. A co ze mną? Zostaniesz tutaj. Powaliło cię? Nie masz kurwa szans, jeśli nie pozwolisz mi pomóc. Pozwolę ci. Wyglądasz na taką, co potrafi strzelać. Poradzisz sobie z tym? Wiesz, no niby już kiedyś strzelałam z... Ale tylko do szczurów. Do szczurów? Z wiatrówki. Cóż, to działa całkiem podobnie. Podnieś broń. Uważaj, Bar. Teraz musisz ją mocno oprzeć, bo to ma większego kopa niż jakakolwiek wiatrówka, okay, którą trzymałaś w rękach. Teraz odciągnij zamek. Musisz złapać tutaj. Zabezpiecz. Okej. Okay. Kiedy już wystrzelisz, nie czekaj, tylko od razu przeładuj. Posłuchaj, mała. Jeśli wpadnę tam w tarapaty, musisz trafić każdym strzałem. Jasne? Zrozumiałam. Dobra.
i żeby wszystko było między nami jasne. Miałaś rację z tamtym kolesiem. Proszę bardzo. No, Joel, w końcu. Że jak się kradnie, trzeba mieć pewność, że ujdzie ci to na sucho. Mam rację? Ja zrobiłbym... Wszyscy nie żyją! Co on pieprzy? Oddychaj głęboko! Kto nie żyje? Cała ekipa. 76 strażników. Zajebał ich jakiś turysta. Zabił wszystkich! W mordę. Rozmawiałeś z szefem? Wszyscy... No, może to coś pomoże. Robota mała. Ona też się bawi z nimi. Jest tu. Shit. Dobra, powalony. Co tam, gościu? Na co? Oż kurde, on mi przywalił. Masz kurde. No, gdzie oni są? Jest kolega. Ale go trafiłem! Akurat chciał rzucać mołotowa. 3 naboje zostały. Jeszcze ktoś gdzieś musi być. Oh shit. No chodź kolego, chodź tu. Kurde. Co, nie widzi? A ja głupi, nie potrafię go trafić. Shit. Aja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 j. Eli, gdzie jesteś? A. Co potrafisz? Gdzie jeszcze ten koleś jeden? Shit. Tam jest. Ale zgarnął. Dobra, weźmiemy sobie tego tutaj pręta. Apteczka. O shit, ktoś jeszcze. Oż ty gnoju. Jezu, ich jest pełno, a ja... Holender, mam mało życia. Trzeba się wycofać i uleczyć. Szybciej, kurde. Dobra, udało się. O ja pierdziele, ile ich jest. Dobra, wiejemy. Już znowu mało zdrowia. Shit. Już ich tu jest cała brygada. To leczenie by się przydało naprawdę. Szybsze. Teraz zrobi ci się gorąco. Tu jest kolega. Dawaj, szmato! O shit, on tam z góry gdzieś wali. O kurde, to tu naprawdę nieciekawie się zrobiło. Chwila uspokojenia, mało naboi. Rewolwer weźmiemy. Weźmy baseball. Dobra. O shit. Jezus Mario, oni są z każdej strony. Ostra strzelanina. O kurde, ten tu miał pecha, ten drugi też. Notatka dotycząca świetlików, nie będziemy jej teraz czytać. To cała zadyma się chyba jeszcze nie skończyła. Wezmę karabin.
Tam był jeszcze u góry ktoś. O, tu jest. Aż ten karabin przeładuje, boję się, Boże. No, szybkość przeładowania tego sprzętu pozostawia wiele do życzenia. Dobra, chodźcie na dół. Jezu, udało się. No jak? Dam ci coś bardziej w twoim rozmiarze. Ale tylko w ostateczności. Okej. Jest zabezpieczony. Wiesz, jak odbezpieczyć? Tak. Tylko pamiętaj. To nie jest zabawka. Musisz uszanować... Joel, będę uważać. Okej. Pozbieramy sobie to, co tutaj zostało. Na tym terenie będziemy tutaj szperać. Moi drodzy, na razie myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Trzymajcie się, cześć!